Po 8 latach służby na zasłużoną emeryturę z suwalskiej jednostki policji odszedł Taser. Ten uroczy owczarek niemiecki ma w swoim dorobku tysiące akcji wykonanych pod kierunkiem swego przewodnika, aspiranta Piotra Dębińskiego. Taser specjalizował się w tropieniu sprawców przestępstw, ale też wielokrotnie uczestniczył w poszukiwaniu osób zaginionych. Mieszkańcy Suwałk z pewnością nieraz widzieli go podczas służby na ulicach miasta, mówi Eliza Sawko, oficer prasowy suwalskiej jednostki. We wtorek pięknie pożegnali go czworonożni koledzy pozostający w policyjnej służbie oraz ich przewodnicy. Dobrą tradycją jest, że psy policyjne po zakończeniu służby nie rozstają się ze swoimi opiekunami i przewodnikami zarazem. Czworonogi są z nimi niezwykle związane. Taser trafił do domu Piotra Dębińskiego i tam będzie odpoczywał po trudach 8-letniej pracy. Z pewnością będzie mu tam najlepiej.